Czy ktoś pamięta, co się działo po ogłoszeniu statutu Bolesława Krzywoustego? No pewnie nikt, bo musiał mieć 900 lat. No ale wiemy jakby, co się działo dalej z zapisków historycznych. A więc władzę ostatecznie, znaczy z konfliktu między braćmi, wygrał ostatecznie Władysław Wygnaniec, którego tutaj widzimy też na portrecie Matejki, czyli Władysław Wygnaniec zostaje tym princepsem, ale wpada on w konflikty z możnymi. No i jeden z możnych, mianowicie wojewoda Piotr Włostowic, bardzo mu zaszedł na skórę i władca go postanowił oślepić i za to obłożono go klątwą i musiał po prostu uciekać z kraju. Stąd mamy jego przydomek, tutaj zaznaczymy sobie Wygnaniec. No i władzę po nim, zgodnie z zasadą senioratu, przejął Bolesław Kędzierzawy. Ale w tym czasie był na tronie Niemiec, był cesarz Fryderyk Barbarossa, który był bratankiem żony Władysława Wygnańca. No i on to postanowił zaingerować w sprawy polskie i wyruszył ze zbrojną wyprawą, która zakończyła się w 1157 roku hołdem w Krzyszkowie. To jest koło Poznania. Było w zasadzie. Hołdem w Krzyszkowie. Ale sam Władysław Wygnaniec nie mógł wrócić, znaczy nie wrócił na tron, dopiero później jego trzej synowie wrócili do jego dzielnicy dziedzicznej, czyli do Śląska. Następnie po Bolesławie Kędzierzawym rządził Mieszko Stary i Mieszko Stary chciał bardzo wzmocnić władzę zwierzchnią księcia, princepsa, i wprowadził przez to surową bardzo politykę fiskalną, która z kolei nie podobała się możnym. I oni to w 1177 wyganiają Mieszka Starego. Wygnanie Mieszka Starego. Mieszka Starego. No i trzeba było obsadzić kogoś nowego na tronie książęcym i pomimo, że w kolejności miał to być Bolesław Wysoki, to na zjeździe w Łęczycy, i tutaj 1180 rok, napiszemy sobie Łęczyca po prostu, bez tego zjazdu, w 1180 roku ustalone jest, że zostanie nim Kazimierz Sprawiedliwy, przejmie władzę zwierzchnią, pomimo, że było to niezgodnie z kolejnością. No ale za to, że ustalono, że to on będzie, że złamano w zasadzie statut, musiał on wprowadzić liczne przywileje dla możnowładztwa i duchowieństwa, dlatego też utrzymał się na tronie, a że prowadził on bardzo taką rozsądną politykę wewnętrzną, nazwano go Sprawiedliwym, ale też ustalono, że następne dziedzictwo przypadnie jego synowi. Jego syn to był Leszek Biały i on w 1127 roku, mamy zjazd w Gąsawie, czy to jest nazwany kaźnią w Gąsawie? Zjazd w Gąsawie. I tam oto Leszek Biały spotkał się razem m.in. z Henrykiem Brodatym, z Konradem Mazowieckim, spotkali się tam w łaźni, no i w czasie ich obrad wparował tam Świętopełk Pomorski, w którym w tym czasie toczono wojny o zajęcie, bardziej przyporządkowanie z powrotem Pomorza Gdańskiego, a Pomorze Gdańskie chciało się oddzielić. No i on tam wkroczył, no i jakby zaczęła się taka krwawa jatka, wszyscy tam zaczęli uciekać, no i według legendy Leszek Biały uciekł i go dorwali na końcu strzałą na koniu, oczywiście półnagi umarł tam. Jest nawet taki posąg właśnie, gdzie Leszek Biały ma wbitą strzałę na koniu. No tak go właśnie dorwali. W zasadzie to zakończyło jakąkolwiek władzę princepsa w Polsce, gdyż był to tak naprawdę ostatni książę zwierzchni. Później niektórzy podejmowali próby
zyskania z powrotem tej władzy zwierzchniej, właśnie Henryk Brodaty czy Henryk Pobożny. Niestety te pomysły legły w gruzach. Henryk Pobożny zginął w wojnie z Tatarami w 1241 roku w bitwie pod Legnicą. Jeszcze Bolesław Wstydliwy próbował, też mu się nie udało. No i nastąpiło osłabienie więzi z Pomorzem, a tutaj jeszcze pokażemy sobie Leszka Białego, czyli to jest Leszek Biały. Biedak, trzeba przyznać. Leszek Biały. Nastąpiło znaczne osłabienie więzi z Pomorzem. Zachodnia część w ogóle Pomorza oddała się w opiekę Danii, później Brandenburgii, a na końcu cesarzowi. No a wschodnia się jak najmocniej uniezależniła. Dodatkowo w 1250 roku tracimy, znaczy Piastowie rządzący na Śląsku są pokłóceni i przez to w 1250 roku tracimy ziemię lubuską na rzecz Czech. Dodatkowo w sprawy Krakowa zaczynają mieszać się Węgry. Od północnego wschodu w zasadzie nacierają na granicę plemiona Prusów i Litwinów. Zagrażają Polsce jeszcze Tatarzy ze wschodu. To wszystko jeszcze powoduje, że Konrad Mazowiecki w 1226 roku najprawdopodobniej mamy sprowadzenie. Tutaj chyba myślę, że wszyscy znają tą datę. Mamy sprowadzenie krzyżaków do Polski. Co było, oczywiście Konrad Mazowiecki nie wiedział o tym, jakie to przyniesie skutki, ale pierwotnie mieli oni właśnie pomóc Polsce zaradzić w walce z Prusami. Tutaj ten cały błąd z krzyżakami polegał na tym, że tak naprawdę oni zostali już wygnani przez Węgrów w 1225 roku, gdyż mieli tam też walczyć dla króla, ale oni podbite ziemie chcieli oszukać umowę i nie oddawać podbitych ziem władcy Węgier, a dawać jako lenno papiestwu. Przez to właśnie w 1225 zostali wygnani, no i jako że już nie było krucjat, musieli gdzieś znaleźć swoje miejsce, Konrad Mazowiecki to wykorzystał i podobno umowę zajął, że oni będą zajmować ziemię dla Polski. No i mieli być taką tarczą, no ale niestety wyszło jak wyszło, ale o tym będziemy sobie mówić jeszcze znacznie dalej. Jednym słowem, Polska jest w tym momencie w silnym kryzysie. Mamy wrogów prawie ze wszystkich stron i sprawy wewnętrzne są naruszane. Nie ma władzy zwierzchniej. A co będzie dalej? No to zobaczymy. Oczywiście dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia.